Zostawmy sobie. Co? Będziesz pomijać? Czekaj. Garnka, wiesz, to ja garnę. Tu, tutaj mam garnę. Tu mamy, proszę Panią, takie placuszki dyniowo-cukiniowe z pestkami dyni, z ziemniaczkiem, z marcheweczką, pietruszką, szczypiorkiem. Do tego mamy farsz z jeden jarski z pomidorków koktajlowych, papryki, czosnku, a drugi z szynką, z serem, kukurydzą na bazie majonezu. I takie placuszki właśnie podajemy dzisiaj z takimi farszami, które cieszą się dużą popularnością i nie nadążamy smażyć, ale myślę, że Państwo się uzbroją w cierpliwości i dla wszystkich dzisiaj starczy. Mamy dzisiaj jeszcze w kociołkach takich meksykańskich gulasz wieprzowo-cukiniowy z dynią taką zaprawianą na słodko i zupę dyniową z grzankami i z pestkami dyni. Zainteresowanie duże. Bardzo duże. Tak, wszyscy głodni, ale nakarmimy. Dużo wody, ona jest żarłoczna, tak? Więc ten rok nie był dobry dla dyni, bo przeważnie nasze rekordzistki ważą po 80 kg. Hej, hej, mamy 30. Całe szczęście, że po 30 nie wyszło. Całe szczęście, że po 30 kg, także w tym roku dyniowa rekordzistka ponad 30 kg, najdłuższa tyczka 130 cm. Ania Trąd-Nowiecka, menadżer do spraw marketingu. Dzisiaj zapraszamy Państwa na dyniowe Garden Party. Jest to czwarta edycja tego wydarzenia i w sumie to jest ostatnia impreza, która w tym roku odbywa się w ogrodach Hortulus Spectabilis. Bohaterką naszej imprezy jest dynia i ona służy nam jako dekoracja w kompozycjach florystycznych, jako element zabaw, no i przede wszystkim jako składnik pysznych dań. A dzieje się dzisiaj w naszej kuchni bardzo dużo. Szef kuchni Paweł Romankiewicz przygotowuje dla nas dyniowe placuszki, dyniową zupę krem, dyniowy gulasz oraz wiele innych smakołyków. No, nasi wystawcy postarali się w tym roku, oczywiście starają się co roku, ale w tym roku wyjątkowo się postarali, bo przygotowali dla nas specjalne dyniowe serie swoich produktów, czyli na przykład Lisówka, która specjalizuje się przede wszystkim w produktach lawendowych, przygotowała na przykład dyniowe przetwory. Ale mamy też pełną gamę kiszonek, octów, pojawiły się też kosmetyki naturalne oczywiście, tak, od mydlarni Inspiracja. Frekwencja dopisała jak najbardziej. Imprezę rozpoczęliśmy dyniową gonitwą. Jest to coroczny bieg z dynią. Jest to sztafeta z przeszkodami. Tutaj gracze zamiast pałeczki przekazują sobie dynię, którą wcześniej na starcie losują. Przekrój tych okazów dyniowych jest olbrzymi, bo aż od 1 kg do 30. I tutaj nie do końca szybkość biegaczy w tej sztafecie ma znaczenie. Przede wszystkim kluczowe jest szczęście, no bo jeżeli ktoś ma pobiec z tym 30-kilogramowym gigantem, no to już może być różnie. Serdecznie zapraszamy na wszystkie imprezy, które organizujemy w ogrodach Hortulus Spectabilis. Zapraszamy na przyszły rok przede wszystkim. Zjemy sobie to szybciutko tam zresztą. Zjemy zupkę, co chcesz. Jak się podoba dyniowa impreza? Bardzo fajnie. Jesteśmy już tutaj w tym roku drugi raz. Jesteśmy tym miejscem naprawdę zauroczeni. Jesteśmy ze Słupska i z racji, że to tak blisko, jest tutaj przepięknie, bardzo fajnie, super atmosfera. Stwierdziliśmy, że przyjedziemy na Dynia Party. Nieszczęściem przegapiliśmy po części ostatnią imprezę Dzień Świra, bo przyjechaliśmy, ale nie wiedzieliśmy, że tu przeżywają świry i za rok przyjedziemy też jako świry, bo było bardzo fajnie. Także jak utrzymacie ten poziom, tą atmosferę, to będzie jeszcze lepiej, jeszcze więcej. Bardzo nam się podoba, jest wesoło, kolorowo, muzyka gra. Podobają nam się roślinki, kwiatki. W przyszłym roku przyjedziemy. A pani nas nagrywa? Aha. Dynie oczywiście, no bo to dzisiaj gwiazda dzisiejszego dnia, tak? Kolorowo, pięknie właśnie zrobiłam zdjęcie, podoba nam się ta rzeka z tej dyni. No impreza dla całej rodziny, następnym razem przyjedziemy w większym składzie, bo widzimy, że dzieciaki przyjechałyśmy ze Słupska.
Także chyba przyjedziemy w większym składzie, bo okazuje się, że nie zabrałyśmy bliskich, a to jest w każdym wieku. Impreza dla osób w każdym wieku, tak byśmy powiedziały. No i atrakcje, te różne konkursy, też nie wiedziałyśmy, że coś takiego się będzie odbywało fajnego. No już nie wspomnę o degustacji, bo po prostu jest pokusa, jest taka, że wszystkiego spróbować. Także pycha. No ponieważ też florystyką się trochę interesujemy, widzimy, że są pokazy florystyczne i to nas szczególnie bardzo zainteresowało. No i pogoda dopisuje, to najważniejsze. Bardzo ładne. Proszę Panią, jesteśmy pierwszy raz, przyjechaliśmy z daleka, z Fromborka. Jesteśmy zachwyceni w ogóle atmosferą, ludzi dużo. Piękne święto. Pierwszy raz jesteśmy, ale na pewno nie ostatni. W ogrodach byłyśmy, tak, ogrody zwiedzałyśmy, a dzisiaj przyjechaliśmy tutaj na ten i jesteśmy tak, mamy jeszcze godzinę, także spokojnie zwiedzimy teren. Bardzo, świetnie. Tak, podobało. Nie, w ogrodzie jestem wiele razy, od 10 lat tutaj przyjeżdżam co roku, bo ze Szczecina. Tak w ogóle, to z innego państwa, ale w Szczecinie mieszkam z moją ekipą całą. A gdzie Alinka poszła? Tam są dziewczyny, ale się schowały. Także dziewczyny z pracy przyprowadziłam, bo bardzo świetne miejsce i podoba mi się. I super, po prostu dziękuję organizatorom, jest okej. Dziękujemy. O, super, impreza jest naprawdę, pogoda dopisuje, zdrowie co najważniejsze, tyle ludzi, dzieci, no tylko po prostu jeść i wszystko, co jest tutaj podawane, to wszystko dynia i z dyni i to jest naprawdę i smaczne, i kolorowe, i co tylko tutaj, jak tylko przeszłam te wszystkie stoiska, to z każdym coś degustowałam, próbowałam, nawet zjadłam placki dyniowe, nawet zjadłam zupę dyniową, powiedziałam, nie przepuszczę, nie popuszczę, jak jestem, to do końca. Także wszystko dobrze. Zapraszamy na szaleństwo dyniowe. Zapraszamy. I degustacje, bardzo dobre, potrawy z dyni. Wszystkie wyroby dla naszego zdrowia i dla urody. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy i zapraszamy. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, tak. Super jest, super. Bardzo ładnie. Jeszcze nie, właśnie tam stoi rodzina w kolejce, czekają coś tak kupić, tak? Żeby jakoś to uczcić. Drugi raz, bo żona bierze udział, także brała ostatnio w tej, tam co ubierali pannę młode, tak? Tam było, no i dzisiaj też bierze udział w tym, z Grzybowa, spod Kołobrzegu. Ekstra pomysł. Ekstra, bardzo fajne. Fajnie, że takie rzeczy się gdzieś tam tutaj są organizowane, bo zawsze jest jak spędzić weekend z dziećmi. No i też w sumie tak tematycznie halloweenowo, także my jesteśmy bardzo zadowolone, podoba nam się, nie? Próbowała Pani już jakieś danie? Nie, my dopiero żeśmy weszły i nawet nie widziałyśmy, że coś można spróbować, więc chętnie na pewno spróbujemy. Z Koszalina, także nic niedaleka. Dzień
proszę Państwa.